dzisiejszym webinarze chciałem z Wami porozmawiać o tym, czego potrzebują traderzy, a tak naprawdę czego potrzebują traderzy, żeby osiągnąć sukces na rynku, bo o to nam przecież wszystkim chodzi. Także zaczynamy od tradycyjnego ostrzeżenia o ryzyku. Pamiętajcie, kontrakty CFD, złożone instrumenty, handel nimi to duże ryzyko utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej, więc uważajcie, dbajcie o ryzyko i dzisiaj Wam też pokażę narzędzia, które w tym pomogą. Idąc dalej, przedstawię się tym osobom, które jeszcze nie miały okazji mnie poznać. Nazywam się Marcin Mądrzak, jestem właścicielem fxware.pl. Dostarczamy wygodne narzędzia i wskaźniki, które wspierają handel dla traderów korzystających z platformy MetaTrader. Tak, na rynku jestem już od 2015 roku, czyli sporo, ale kiedyś nie było tak fajnie jak teraz, bo pracowałem na etacie i jeszcze musiałem dorabiać, żeby utrzymać rodzinę. No, generalnie nie żyło mi się najwygodniej i nie miałem za wiele perspektyw, co robić dalej, ale w tym 2015 roku właśnie zainteresowałem się rynkiem finansowym. No i teraz mogę powiedzieć, że rynek finansowy nie tylko daje pieniądze, ale daje coś o wiele ważniejszego, bo wolność. Wolność i możliwość realizowania swoich pasji, bo są też na to środki. Dla mnie przygoda z rynkiem finansowym była dość długa, zanim doszedłem do miejsca, w którym jestem obecnie, ale nie żałuję, też wymagało to sporo pracy. Teraz typowe traderskie problemy, o które pytacie na uniwersytecie. Wiadomo, że każdy ma jakieś swoje tam takie dosyć specyficzne dla niego, ale część, bardzo duża część się powtarza. Po pierwsze, MetaTrader taki goły, bez żadnych dodatków, jest skomplikowany, no i przede wszystkim jest niewygodny. Zawieranie tam transakcji i ich potem prowadzenie, zamykanie, no to jest trudna sprawa, nie jest wygodna, nie jest intuicyjna. Druga sprawa, problem z orientacją na wykresie. Patrzycie na wykres ceny i zastanawiacie się, jaki jest trend, w jakim kierunku ta cena zmierza, jak to odczytać. No i potem w związku z tym, to gdzie tą pozycję zająć, a gdzie ją zamknąć. Nie macie jasnych sygnałów rynkowych, widzicie cenę, która gdzieś podąża, i dalej, czy to jest dobry moment na to, żeby kliknąć buy, sell? Nie wiadomo. Macie także trudność z wyszukaniem na wykresie potencjalnych miejsc, w których cena może się odbić. A te miejsca są niezwykle istotne z dwóch względów. Po pierwsze, można na nich się zaczaić, żeby wejść w pozycję. A po drugie, mogą też być dobrym momentem do realizacji zysku z pozycji. Tak, bo wiemy, że jest jakaś silna strefa, do której dojechała cena. Potem to pokażę i tam warto jednak zrealizować zysk, bo jest ryzyko, że się cofnie. Kolejna sprawa, z którą uderzacie do mnie na uniwersytecie, to jest konieczność wysiadywania długich godzin przed monitorem. Ja to też znam z autopsji. Żeby znaleźć jakąś dobrą okazję, jakiś dobry trade, to czasami było naprawdę trzeba długo posiedzieć i cierpliwie, a najgorzej było tak, że czekało się 2-3 godziny i na chwilę odchodziło się, żeby sobie zrobić kawę czy coś zjeść. No i po powrocie, o, była ta okazja, na którą tyle czekałem, tylko że już zniknęła, bo cena poleciała bardzo szybko. Wtedy naprawdę bywałem czasami mocno sfrustrowany i chciałem to wszystko rzucić. No i brak czasu na doskonalenie strategii i tradingu. Część z Was na pewno pracuje i chciałaby ten trading tutaj połączyć z tą pracą, żeby może w przyszłości zająć się tradingiem tylko i wyłącznie zawodowo. No ale teraz wracacie z pracy, jesteście już wiadomo trochę zmęczeni, a tu jeszcze trzeba byłoby pohandlować, a kiedy w ogóle zastanowić się spokojnie nad strategią i jak tradować, i tak na to też brakuje Wam czasu. I dzisiaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób można te problemy rozwiązać, żeby sukces tradingu osiągnąć. Na uniwersytecie macie przede wszystkim wiedzę i mentoring ze strony Łukasza i Kariny, które Wam pomagają w tym, żeby zrozumieć rynek, nauczyć się jak działa, na co patrzeć na wykresie, na jakie aspekty pracy codziennej tradera zwrócić uwagę. A z mojej strony ja dokładam do tego wszystkiego unikalne narzędzia i wskaźniki, które pozwalają na wygodny handel i na dodatek na znajdywanie najlepszych okazji, co jest kluczem w sukcesie tradingu, czyli jak uzyskać przewagę statystyczną nad rynkiem. I teraz chciałem Wam przypomnieć po kolei, krótko, jakie narzędzia są dostępne dla traderów na Uniwersytecie Świętokrzyskiego, narzędzia komercyjne z FXWare. Przede wszystkim wolumen skumulowany. Większość z Was, Łukasza, na pewno śledzi na bieżąco to, co on pokazuje, to, co on robi, bardzo ciekawe rzeczy. I Łukasz posługuje się bardzo często
właśnie wolumenem skumulowanym. Dlaczego? Bo odsłania on tak naprawdę ukryty przepływ kapitału, czyli te pieniądze dziele są gdzieś tam pod spodem, w jaki sposób to wpływa na ruch ceny, gdzie można się spodziewać, że to zainteresowanie sprzedających czy kupujących dużych maleje i cena może odwrócić. No i przede wszystkim wolumen skumulowany korzysta z wolumenu rzeczywistego z klaster delty, czyli mamy tak naprawdę informację prawdziwą o wolumenie na rynku, a nie tą fałszywą, która jest w MT4, w MT5. Kolejna rzecz, panel tradingowy, który jest w stanie automatycznie liczyć pozycje, stawiać stop loss, take profit, czyli zamiast tego, że się zastanawiacie, czy jeden lot to jest dużo, czy mało, mówicie tylko, chcę zaryzykować 100 zł na tej pozycji i to wszystko, Harvest za was wszystko policzy, wstawi tą pozycję, stop loss, take profit na odpowiednich poziomach. Bardzo łatwy do tego, żeby zacząć go używać, wystarczy po prostu go wrzucić na wykres i on od ręki działa. Są wygodne dymki z podpowiedziami, gdzie najedziecie na jakikolwiek przycisk czy opcję i wam się pokaże, co ona robi. No i Harvest także ma w sobie ochronę rachunku, czyli rozwiązanie, które wam pomoże utrzymać dyscyplinę na rynku. I wiele, wiele innych funkcji, ale to są funkcje też bardziej ciekawe i zaawansowane dla osób, które uzyskają już jakiś większy poziom wiedzy i potem mogą też je wykorzystywać. Kolejna sprawa, świece wolumenowe. Jak ja tutaj napisałem, bądź sprytniejszy od Smart Money, bo to jest tak naprawdę narzędzie, które pozwoli zobaczyć, w których miejscach ten interes Smart Money leży, gdzie ta cena prawdopodobnie doleci i gdzie się odbije. Wskaźnik również jest oparty na wolumenie rzeczywistym. Ma bardzo zaawansowany algorytm, który pozwala wykrywać strefy, w których cena może zareagować, a te strefy wykrywa na bazie właśnie wolumenu rzeczywistego z rynku kontraktów, transakcji zawieranych przez największych graczy, czyli przez te rynkowe wieloryby albo rekiny. Też super sprawa, innowacyjny wskaźnik, który razem z Łukaszem opracowaliśmy. No i teraz rękosystem, który miałem okazję pokazywać na ostatnich zajęciach z uniwersytetu. Wyjątkowy, to jest autorski system, na którym pracę trwało naprawdę długo. Ja go używam na co dzień w swoim skalpingu na Nasdaqu. To jest system sprawdzony w boju. Jest tak samo łatwo w użyciu jak panel tradingowy, bo tak naprawdę on jest wbudowany w Harvesta i w bardzo przejrzysty sposób pokazuje, gdzie może zareagować cena na ręko, gdzie jest sygnał i jaki jest trend. Mega wygodne narzędzie. No i symulator do nauki, czyli coś, co pozwoli wam ćwiczyć strategię, ćwiczyć wejścia, wyjścia w pozycję, prowadzenie i przyzwyczajenie się do ruchu ceny poza godzinami, kiedy rynek jest aktywny. Czyli wracacie na przykład z pracy, się okazuje, że rynek wtedy trochę siadł, albo jest jakieś święto i nie za wiele się dzieje na rynku, albo sami już po prostu jesteście zmęczeni, chcecie odpocząć i dopiero usiąść do wykresów. Jak naprawdę już wtedy wszystkie centra finansowe wygasają i wtedy się nie za wiele dzieje, no i trudno wam jest w ogóle pohandlować, nawet na demo. Natomiast jest opcja wbudowana też w Harvesta, którą można uruchomić w MT4, czyli symulator do nauki tradingu i wtedy macie panel tradingowy razem z wszystkimi jego funkcjami dostępny na danych historycznych, czyli wybieracie sobie jakiś fragment historii rachunku, na przykład dwa ostatnie tygodnie i na tych dwóch ostatnich tygodniach możecie sobie wykres wrzucić, zatrzymywać, puszczać, wykonywać transakcje i tak dalej. Także wydaje mi się, że to jest świetna opcja. Jeżeli chodzi o to, które narzędzia działają na MT5, na MT4, a które na MT5, wszystkie bez wyjątku narzędzia działają na MT4. Natomiast symulator do nauki tradingu i ręko działają na MT4, nie działają na MT5, a to ze względu na to, że w MT5 inaczej są zrobione rozwiązania pod testowanie strategii i pod wykresy offline, gdzie praktycznie zniknęły wykresy offline. Pracujemy nad jakimś rozwiązaniem, które to obejdzie, ale nie jest to proste, bo tak to zrobił MetaQuotes w MT5, że naprawdę utrudnił życie osobom, które chcą z takich narzędzi korzystać. Nie wiem, czy celowo, czy po prostu przez przypadek. To jest to, co chciałem wam pokazać, jeżeli chodzi o takie podsumowanie narzędzi. Ja teraz przypomnę tylko, jak wyglądają one na wykresach. Na wykresie mam w tej chwili wrzucone świece wolumenowe oraz wolumen skumulowany. Jak obserwowaliście to, w jaki sposób Łukasz handluje
na uniwersytecie, to na pewno mieliście okazję się już z tymi narzędziami zaznajomić. Oba są oparte o wolumen z rynku kontraktów rzeczywisty, czyli ten prawdziwy, a nie żaden tam tikowy. Zawsze prezentuję na Nasdaqu, to jest mój ulubiony instrument i wiem dokładnie, co się dzieje i na co patrzeć. I teraz zobaczcie, świeczki wolumenowe to są te pogrubione świece, gdzie była największa aktywność smart money. Te strefki, które się tu pokazują, to są strefy wygenerowane właśnie w oparciu o te świece. I co można powiedzieć o dzisiejszym otwarciu rynku? Bardzo duży wolumen na otwarciu. Utworzyła się fajna bardzo strefa popytu. Kolejna strefka tutaj wyżej i zobaczcie, co się dzieje. Cena wyszła z niej, pobawiła się tutaj trochę i cały czas już ten popyt, który był tutaj na tych dwóch świecach, bronił już tej strefy. Cena odbiła i poleciała dalej w górę. I to jest niesamowicie cenna informacja. Patrząc na to, co się wydarzyło na początku sesji, w oparciu o świece wolumenowe, w oparciu o strefy, które powstają w tym momencie, jesteście w stanie ocenić, jaki sentyment rynku w danym dniu obowiązuje i na podstawie tego szukać okazji do wejścia. Także w takiej sytuacji nie szukacie shortów, nie próbujecie zawierać transakcji przeciwko temu, dokąd idzie rynek, bo zawsze z rynkiem przegracie, jak się z nim będziecie kłócić, a wygrać możecie wtedy, jak się będziecie z rynkiem zgadzać i wiedzieć, dokąd poleci. Świece wolumenowe świetnie pomagają określić sentyment w danym dniu na rynku, a po drugie, pozwalają się też zorientować, że na przykład ruch doszedł do końca, bo wtedy pojawia się większy wolumen, pojawiają się jakieś świece i wtedy też jest dobra okazja do tego, żeby wyjść z pozycji, skasować zysk i po prostu odejść od komputera i zająć się innymi swoimi rzeczami. Narzędzie nieocenione. No a wolumen skumulowany pozwala też poszukać jakichś interesujących tendencji na rynku, natomiast ekspertem w jego zastosowaniu jest Łukasz, także nie będę tutaj go wyręczał, bo on to znacznie lepiej jest przedstawić ode mnie, więc ja nawet nie próbuję. Ja zrobiłem narzędzie takie, żeby on miał jak najwygodniej, natomiast handel na nim, no to jest domena przede wszystkim Łukasza. Także jeżeli chcecie wiedzieć więcej, no to musicie obserwować i słuchać tego, co on robi. I tak wyglądają te dwa główne wskaźniki. A teraz jak przejdziemy sobie, to tutaj macie system RENCO. Zobaczcie, świece wolumenowe też dają nam alerty bezpośrednio. Jeżeli używacie ich, to wtedy, kiedy taka świeca wolumenowa powstaje, to na bieżąco dostaniecie też alert i on może przyjść w postaci takiego okienka na komputerze. A on może się objawić tylko jako sygnał dźwiękowy w MT4 czy MT5. On może też przyjść na wasz telefon, jak sobie skonfigurujecie to. Robiłem taki webinar na ten temat, jak poszukacie na kanale Orbex na YouTubie, to jest też webinar o aplikacji mobilnej i tam jest informacja, jak sobie ustawić powiadomienia na komórkę. Albo na mail, jak sobie skonfigurujecie i to też pokazywałem w którymś z webinarów serii MT4 bez tajemnic. Wykres RENCO tutaj już jest wygenerowany. O tym, jak to robić, właśnie mówiłem na poprzednich spotkaniach. Instrukcje do generowania RENCO znajdziecie też na moim kanale YouTube, jest filmik. I mając Harvesta razem z RENCO, macie praktycznie cały system. Można sobie to w tej chwili powyłączać i zobaczyć, jak wygląda taki po prostu goły wykres RENCO. Tu sobie tego Nasdaqa może przełączymy na M5, żeby on nam tutaj lepiej te świeczki, strefy narysował. O, teraz lepiej wygląda, bo te świece i te strefy można przenosić pomiędzy wykresami, czyli z Nasdaqa z M5 można sobie świece też przy pomocy replikatora, który jest w pakiecie narzędzi, przenosić na przykład na wykres RENCO i wtedy widzieć, co się dzieje na RENCO, gdzie wyraźnie możemy przeczytać ruch ceny, a gdzie leżą pieniądze. Także zachęcam do zapoznania się z tym poprzednim webinarem, nie będę tu dzisiaj w szczegółach RENCO omawiał, natomiast system jest niesamowicie prosty, intuicyjny, macie strefki, możecie używać sygnałów, możecie sprawdzać sobie trend i filtrować sygnały według tego i według stref i bardzo, bardzo wiele innych przydatnych opcji. Oprócz automatycznego możecie otwierać ręcznie, możecie otwierać automatycznie, możecie zamykać ręcznie i możecie też zamykać według określonych kryteriów automatycznie. To jeżeli chodzi o system RENCO w powiązaniu ze świecami wolumenowymi, bardzo fajnie działa. No i kolejna rzecz, którą chciałem Wam pokazać, co też jest w ramach pakietu, czyli tester strategii, w którym możecie sobie symulator do nauki tradingu odpalać. O nim nie było jeszcze szczegółowego webinaru, myślę, że to przed nami, na pewno się taki pojawi, a dzisiaj pokażę Wam zajawkę tego, w jaki sposób taki system działa i co można robić na symulatorze strategii. Czyli w MT4 jest taka osobna opcja, do której zwykle się nie zagląda, czyli tester strategii.
i w nim można sobie wybrać właśnie, że chcemy używać Harvesta, na jakim instrumencie, na jakim interwale, można sobie wybrać z różnych interwałów, w jakim modelu, takim do symulacji, do nauki najlepszy jest taki model kontroli punktów, bo on nie jest przesadnie precyzyjny i dosyć szybki, ale nie jest też taki zupełnie ogólny jak ten ostatni, tylko ceny otwarcia, zamknięcia. Spread, jaki chcemy zasymulować, można też sobie wziąć aktualny, można wybrać daty, które chcemy, na przykład maj tegoroczny, czyli ten miesiąc cały chcemy sobie przetestować. Określamy, że ma być tryb wizualny, przesuwamy suwaczek maksymalnie do prawej i klikamy start. Jeżeli wszystko dobrze zrobiliśmy i zainstalowaliśmy, to pojawia nam się Harvest na wykresie, ale to jest wykres, który stoi w miejscu i wykres, który zaczyna się 1 maja. Jeżeli teraz uruchomimy sobie, to zobaczcie, ten wykres zaczyna nam chodzić. Po kolei budują się świeczki. Akurat wybraliśmy interwał H1. Możemy ten wykres w bardzo prosty sposób zatrzymać sobie tutaj przez stop. Zastanowić się nad tym, co widzimy na ekranie, w jaki sposób poszukać miejsc do wejścia i sobie taki trading symulować. Możemy otworzyć na przykład transakcję kupna w tym miejscu, strzelam. I puścić na przykład jedną świeczkę do przodu, żeby zobaczyć, o, ścisnę trochę, zobaczcie, pojawił się take profit, pojawił się stop loss i pojawiła się transakcja buy. Co więcej, to jest unikalna cecha właśnie symulatora, który my stworzyliśmy, można ten stop loss i take profit sobie swobodnie w testerze strategii modyfikować, co w ogóle nie jest możliwe w testerze strategii MT4 z defaultu. Także to wszystko, co tu widzicie, to jest software nabudowany na ubogie narzędzie, jakim jest tester strategii w MT4. I teraz mamy take profit, mamy stop loss, no i chcemy zobaczyć, jak ona się zakończyła, no to klikamy sobie trade i w momencie, kiedy transakcja zostanie zakończona, to wykres znowu się zatrzyma, zobaczymy na wykresie, gdzie, skąd, dokąd był trade, no i wiemy, czy był take profit, czy stop loss. Możemy też sobie włączyć po prostu jakieś opcje typu automatyczny break-even po przejściu jakiejś odległości przez cenę i testować różne sposoby wyliczania wielkości pozycji. Mamy lot stały, ryzyko, kwotę, margin. Czyli to wszystko, co macie w Harveście do handlu na żywo, macie też w symulatorze strategii, w symulatorze do nauki i możecie każdą z tych funkcji sobie wytestować na sucho, siedząc sobie na przykład i chillując w weekend, mając trochę czasu i akurat chcecie właśnie poćwiczyć na żywym, w cudzysłowie, wykresie. No i oczywiście jest cały panel dodatkowy sterujący, czyli clue tego, co można sobie w tym testerze robić, przesuwać o jedną świeczkę, o jedną godzinę, o jeden dzień do przodu. Możemy właśnie od transakcji do transakcji. Możemy ustawić szybkość przewijania wykresu i czas, od którego, do którego na przykład chcemy przesunąć wykres, albo nawet cenę, bo możemy sobie wybrać, że niech nam wykres się zatrzyma wtedy, kiedy dojdzie do ceny na przykład 1.07, no to wpisujemy tutaj 1.07, klikamy cena i proszę, w momencie jak wykres osiągnął 1.07, wykres nam się zatrzymał. Takie są możliwości, można nawet sobie wrzucić na przykład świeczki z D1 i zobaczcie, pokazały nam się, ja to pomniejsze, świeczki takie w tle, te kreskowane z interwału D1, także można też się zorientować lepiej wielointerwałowo, gdzie ta cena w tym momencie danym jest. To jest taka krótka prezentacja testera. Zrobimy sobie bardziej szczegółową, potem osobny webinar, pokażę jak zainstalować, jak uruchomić i jak używać testera na co dzień. Dzisiaj chciałem Wam tylko wrzucić taką zajawkę. Słuchajcie, to chciałem Wam pokazać dzisiaj, jeżeli chodzi o narzędzia i teraz jest jeszcze coś, czym chciałem się pochwalić, bo jak sobie pomyślałem, opowiadam o tych narzędziach, pokazuję, ale tak naprawdę nie wiecie, czy one działają rzeczywiście, czy nie działają. Ktoś, kto kupił, jest zadowolony, to już wie, ale ci, którzy jeszcze na przykład nie mieli okazji zainstalować, przetestować, sprawdzić, mogą mieć wątpliwości. Znalazłem w różnych wiadomościach i czatach, które prowadziłem z Wami, różne rzeczy, które pisaliście. I jest tego naprawdę dużo. Ja przebrałem i wyszły mi aż 4 ekrany, a tam jeszcze dużo po prostu wstecz nawet nie przeczytałem. Zobaczcie, co pisali inni ludzie, czy może też niektórzy z Was, którzy korzystali z narzędzi. Tu nawet mi ktoś wysyłał jakieś zestawienia transakcji. Tutaj są kolejni zadowoleni. Tutaj ktoś wysyła jakieś biegnące transakcje na komórce, gdzie też
jakieś fajne zarobki mu wleciały. Masa opinii. Ja to wszystko pieczołowicie przeklejałem dzisiaj z maili i z Messengera. I musiałem anonimizować, więc poucinałem nawet te ikonki, żeby nie było, że kogoś ujawniam, ktoś coś pisał. Ale zobaczcie, no po prostu to jest coś, co dla mnie większą satysfakcję nawet przynosi to, co ja tutaj właśnie piszecie. Myślę, że uda mi się tam, nie wiem, sprzedać dodatkowe kilka sztuk. Bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby to było, zawsze mi się świcała taka idea, że to było potrzebne, że to się przydawało, że to było praktyczne. I żeby tak naprawdę te pieniądze, które płacicie za wiadomo wysiłek, jaki włożyłem, bo to lata przygotowywałem niektóre narzędzia, żeby on się wielokrotnie wam zwrócił, tak? Nie po to, żeście zapłacili i nic z tego nie będzie. Także zobaczcie, no to tutaj po prostu bardzo, bardzo wiele ludzi tak pisze za wszystkie te opinie. Jestem mega, mega wdzięczny. Jeżeli nie macie jeszcze pakietu, jesteście zainteresowani, to słuchajcie, teraz pakiet premium, w którym znajdują się wszystkie pokazywane przeze mnie narzędzia, razem z dożywotnią licencją na dowolnego brokera, na dowolną liczbę rachunków, pod warunkiem, że są otwarte na wasze imię, nazwisko z licencji, albo jakiś unikalny identyfikator, jak na przykład OANDA, TMS mają tam swoje identyfikatory, na to też możemy wystawić licencję, nie ma problemu. I macie w tym na dodatek dożywotnie aktualizację. Czyli wypuszczamy nową wersję, w której dodajemy jakieś fajne opcje. Nie musicie za to nic dopłacać. Macie już licencję na zawsze, na wszystkie nowe wersje. Taki pakiet, jeżeli wybieracie wersję premium, tą najciekawszą, to jest obniżka w cenie od takich standardowych cen listowych, które są na stronie na poszczególne narzędzia, aż o 40%. To jest wyjątkowa oferta, także zachęcam do zapoznania się i do przemyślenia, czy nie jest to właśnie najlepszy moment teraz, bo niedługo pewnie ta oferta się skończy, na to, żeby jeszcze uzupełnić swoim MetaTraders o te super narzędzia, które wam przed chwilą pokazywałem. Jeżeli chcecie konkretnie już porozmawiać o tym, czy te narzędzia spełniają wasze potrzeby, czego potrzebujecie w waszym handlu właśnie, i jak można dopasować ten pakiet, ewentualnie nawet pod wasze potrzeby, tam są dodatkowe opcje. Piszcie, słuchajcie i dzwońcie do Kuby. Tutaj są na niego namiary, dam wam chwilę na to, że jeżeli ktoś jeszcze nie ma, żeby sobie przepisał. Czyli macie maila do Kuby, macie Telegrama, jak wpiszecie taki link w przeglądarkę, to wam się podpowie, że możecie przejść od razu do czatu z nim. A jeżeli szukacie po identyfikatorze użytkownika w Telegramie, to jest ten Jakub, podkreślenie FXWare. Co więcej, Jakub uruchomił telefon, pod który możecie dzwonić, jeżeli jesteście zainteresowani pakietem, także możecie sobie go też przepisać. No i teraz jest super sprawa też, że bo czasami też zgłaszaliście, że macie jakiś problem z zainstalowaniem narzędzi, że ten proces instalacyjny może jest troszkę bardziej dla niektórych z was trudny, bo są tacy, co przechodzą go bez problemu, nie wracając z żadnymi pytaniami, a są tacy, którym tam się coś nie uda, może trochę mniej są biegli po prostu w tych sprawach technicznych na Windowsie. I my teraz robimy tak, że jeżeli ktoś ma takie problemy i zaopatrzy się w pakiet premium, to Kuba mu pomoże, jeżeli będzie taka potrzeba oczywiście, Kuba mu zdalnie pomoże w instalacji. Czyli podłączy się do jego komputera i pomoże mu to wszystko odpalić i skonfigurować. Także myślę, że mega ciekawa oferta. Dziękuję wam bardzo za uwagę na dzisiejszym webinarze. Cieszę się, że tak wiele osób dołączyło. Mam nadzieję, że pokazałem wam coś ciekawego, coś, co pomaga w tradingu i tak naprawdę wielokroć się zwraca, jeżeli coś takiego będziecie mieli. Także zachęcam, tak jak mówiłem, do kontaktu z Kubą, do kontaktu ze mną, jeżeli chcecie też pod tym mailem marcin@fxware.pl. No i będziemy dalej starali się wam pomagać w tym, żeby wasz trading był bardziej profesjonalny, no i przede wszystkim bardziej skuteczny. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Interesuje was trading i platformę MT4 i MT5? Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia.